Parę dni temu publikowałem filmik, w piątek dokładnie, o neurotypingu i dałem tutaj tak jakby troszeczkę na przykład, a tak trochę jako ciekawostkę, walkę Pudzianowskiego i Kalidowa, jak ten neurotyping będzie do typowania zwycięzcy służyć mógł. No, niektórzy nawet napisali w komentarzach, że dzięki temu postanowili sobie włożyć jakieś zakłady w to wszystko. Ja byłem, powiedzmy, że na 100%, 99,9% pewien zwycięstwa Kalidowa. Niestety też wyznaję zasadę, że wolę zarobić pieniądze niż się wygrać po prostu w zakładach. Może jestem w błędzie, bo teraz tak sobie myślę, przecież mogłem kilka tysięcy zarobić. Dobra, mniejsza z tym. Skoro już zacząłem o tym Kalidowie i Pudzianowskim jako zawodnika, jako typy neurologiczne, jako typy neurotransmiterów, chciałbym teraz troszeczkę kontynuacji tu dać. Niejako jako hołd dla Kalidowa chciałbym, żeby ta walka gdzieś była na tym moim kanale, przynajmniej ona jest bardzo krótka. Podzieliłem ją na 4 etapy. Więc może tym razem nie będzie to jakiś taki bardzo merytoryczny odcinek, jednak uważam, że jeżeli już wracając do tego neurotypingu i powiedzmy, że jakiejś chińskiej filozofii, która odpowiada temu, Mariusz Pudzianowski byłby przynajmniej w życiu codziennym takim typem drzewa, czyli zrównoważonym, jeżeli chodzi o neurotransmitery. Chociaż w sporcie mógłby właśnie niekoniecznie być taki do końca zrównoważony i bardziej odpalał się jako dopaminowy typ. Czyli typ ognia w chińskiej filozofii. Jest takim, powiedzmy, polskim Arnoldem Schwarzeneggerem. W sumie, jakbyście tak pomyśleli, to Arnold Schwarzenegger i Pudzianowski bardzo dużo mają cech wspólnego. Bardzo dużo, no, mam nadzieję tylko, że do polityki nie pójdzie Pudzianowski, bo no, to by było trochę za dużo, jak na mnie. Kalidow z kolei jest raczej typem takiego kogoś z dużą acetylcholiną, kogoś, kto jest bardzo inteligentny w czasie walki, uważa, atakuje dokładnie kiedy trzeba. I zauważcie, jak to działa, a z kolei w życiu codziennym już taki może nie jest, odpoczywa ile się da, prawda? Czyli jest taki typem troszeczkę metalu tutaj, albo wody, gdzie po prostu nie trzeba, to nie płynie. Więc tak, zapraszam znowu na walkę w 4 odsłonach. Pierwsza odsłona, Pudzianowski i Kalidow zapoznają się i Pudzianowski przypiera Kalidowa do klesiatki. Odsłona druga. 2 obalenia ze strony Kalidowa. Bardzo zaskakujące, gdyż wydawałoby się, że za pasach Pudzianowski ma wszelkie predyspozycje, żeby wygrywać. No, ale to nie były zapasy, to bardziej było judo. I na trzecia odsłona to było Pudzianowski leży na plecach, a czwarta leży na kolanach i jest bity niestety. Mięśnie się niestety poddał. Ciężko by było jednak, żeby w tym momencie wstał, a nawet gdyby wstał, to prawdopodobnie zostałby uduszony od tyłu. Więc walka naprawdę świetnie zaplanowana, gdyby to był plan, ale wątpię, że to był plan. To było po prostu szybkie reagowanie na świetne wystawienie się przeciwnika. Zapraszam do oglądania. Z rękawicami niebieskimi Mariusz Pudzianowski. Odwrotna pozycja Kalidowa. Szachuje Mamet, ale też patrzy na to pojedynek i nie wierzy, że to się dzieje. On musi utrzymać tą walkę w dystansie, być daleko. Już próba Mariusza, szukał tego obszernego prawego się głowy. Cały czas poza dystansem, musi być czujny. Kalidow, próba obrotowego kopnięcia, już skraca dystans. Mariusz Pudzianowski, ta walka w kliczu. To będzie jego...
gigantyczny. On jest 24 kg cięższy od Mameda Khalidow. Pierwsze zderzenie z mocarną siłą pięciokrotnego mistrza świata strongmanów. No tutaj dla Mameda jest najistotniejsze to, aby nie tracić zbyt wiele siły, bo będzie to ciąża Mariusz Pudzianowski. Robi to na razie bardzo skrywa. Aż teraz rzut wykonany Khalidowa. Uchimata rodem z judo wyciekał to wszystko. Mamet poczekał na swój moment. Ale cały czas klincz utrzymuje Mariusz Pudzianowski. Czy da się zajść za te plecy, czy da się udusić, czy da się zapiąć uchwyt na tym kanale?